Hej kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego wyzwania 100 dzieciaczków. Moi drodzy, zaczynamy od kasa, w którym to właśnie chciałam wam pokazać naszego Leszka już przebranego. W końcu udało mi się go przebrać. To jest jego, strój codzienny. Ma jakąś tam koszulę, proste dżinsy, trampki i tyle. Nie dawałam mu żadnych tam wąskich, takich wiecie, obcisłych rurek, bo on jest bardzo, bardzo chudziutki. I nie wyglądał po prostu w nich dobrze, dlatego ma takie proste dżinsy. Jeżeli chodzi o twarzyczkę, proszę bardzo, tak wygląda. Taką ma fryzurkę. I to jest jego strój codzienny. Jeżeli chodzi o pozostałe stroje, to są stroje, słuchajcie, wszystkie wybrane tutaj z tych gotowych stylów. Ja się mam w zwyczaju tak ratować właśnie tymi gotowymi stylami, jeśli chodzi o płeć męską tutaj w The Sims 4. Ale okej, tak wygląda w stroju codziennym nasz Leszek. Słuchajcie, jeszcze chciałam wam pokazać Stellę. Stella wygląda o właśnie tak. To znaczy ma tam te pozostałe stroje, które ja jej zostawiłam właśnie. Aha, zostawiłam jej ten. Zostawiłam jej ten, bo w tym też mi się bardzo podoba. No i jeszcze jej dodałam właśnie taki wiosenno-letni już bardziej może. No ale okej, powiedzmy, że jest bardzo, bardzo ciepła wiosna. I jakieś tam sandałki. Bardzo lubię tę sukienkę z gry właśnie. I zmieniłam jej fryzurkę. Tutaj dodałam jej taki koczek, który też bardzo, bardzo lubię. I w ogóle tak ostatnio patrzyłam sobie, słuchajcie, na Stellę i stwierdzam, że ona się po prostu pięknie starzeje. W ogóle po niej nie widać, prawda? Jak ja pamiętam, ja się obawiałam, jak ona miała te urodziny, przepraszam, mówię, kurde, wejdzie, będzie miała takie, wiecie, bruzdy. Niektóre simki i simy właśnie mają tu takie bruzdy, im dochodzą i tak dalej, ale nasza Stella, słuchajcie, starzeje się przepięknie i prawie w ogóle się nie zmieniła od tego wieku młodej dorosłej. Dobra, kochani, bo znowu się rozgaduję niepotrzebnie, a rozgrywka czeka. Zapraszam serdecznie. Okej, kochani, chłopaki już są w szkole, wysłałam ich sobie do szkoły. Konrad prawdopodobnie dzisiaj będzie miał urodzinki, słuchajcie, i się wyprowadzi, tak coś mi się wydaje. Ale wiecie co? Zaznaczymy mu jeszcze, ucz się pilnie. Jeżeli chodzi tutaj o Leszka, no, to musimy mu oczywiście podbić jakąś umiejętność i no jeszcze trochę, dobra. Kochani, plan na dzisiejszy odcinek jest taki, aby wreszcie zająć się tą naszą maleńką Anabel, bo ona to tak troszeczkę zaniedbana w sensie tutaj rozwijania jej umiejętności jakichkolwiek. No a my musimy oczywiście pamiętać, że to jest wyzwanie, jakby nie było, i dążyć po prostu do urodzin naszej Anabel, następnie do jej wyprowadzki, tak, do wyprowadzenia Anabel z domu. Stella musi zachodzić w kolejne ciąże i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, dzisiaj jednak tym się nie będziemy zajmować. O dziwo, tak jest, nie będziemy zachodzić ze Stellą w ciąży, ja sobie zajdę już poza nagraniem. Kolejnym tatusiem już zapowiadam będzie Travis, bo on jeszcze nie był, a chcę wykorzystać wszystkich tych simów takich z gry po prostu na tatusiów, tak jest. Następnie jak już mi się skończą tutaj opcje, tak kandydaci, jak się skończą, to będę znowu brała z galerii właśnie waszych tatusiów. No ale jak wiecie, ten save już jest dość mocno, słuchajcie, obciążony i nie chcę dokładać jeszcze dodatkowych tutaj simów na świat i tak dalej, więc trzeba wykorzystać najpierw tych, którzy jeszcze właśnie nie byli tatusiami, tych simów z gry. Tak też zrobię, więc kolejny tatuś, zapowiadam, to będzie Travis i prawdopodobnie jak już się będziemy widzieć w następnym odcinku, to Stella będzie już w ciąży, może już tam w drugim, trzecim trymestrze, żeby właśnie na następny odcinek już pojawił się kolejny dzidziuś. W dzisiejszym, jak mówiłam, bardzo bym się chciała zająć maleńką Anabel, która się wkurzyła w ogóle, tak swoją drogą, nie wiadomo dlaczego. Jeszcze raz, ucz ją układać te klocuszki. Mówiliście mi, aby rozwinąć jej jedną cechę, słuchajcie, na maksa i tak też zrobię, zobaczymy, która to będzie. Coś mi się widzi, że będzie to poruszanie się, bo ona też uczy się podczas właśnie układania tych klocuszków poruszania się, co jest troszeczkę takie, nie wiem, dla mnie dziwne przynajmniej, co że się rusza, że co, że... Nieważne, dobra. Co tam, pracuj ciężej. Poprawa, dobra, okej. No, wiecie, co jeszcze może zrobimy? Jedynie chciałabym, słuchajcie, zaprosić dziewczyny może dzisiaj na grilla, tak wieczorkiem. Co wy na to, przyjaciółki naszej Stelli? Co prawda widzieliśmy się niedawno, no ale co szkodzi, prawda? Co szkodzi, kurczę? Zaprosimy sobie je może na grilla. Stella się nieco wyluzuje, może jakiegoś drinka, słuchajcie, wypije i tak dalej. Troszeczkę się odpręży. Tu Konrad będzie z Leszkiem. Konrad to jest po prostu cud, miód i orzechy, to już wiecie, on uwielbia dzieci i zajmuje się wspaniale właśnie tym młodszym rodzeństwem, więc on się tutaj zajmie wszystkim, a Stella się nieco odpręży z dziewczynami. Taki letni grill, nie letni, co ja chrzanie, wiosenny, oczywiście, że wiosenny.
maleńka, uczy się poruszania. Czy ja mam coś dla tych dzieciaków malutkich takich na zewnątrz? Bo fajnie by było, żeby ta mała trochę tutaj sobie też czasu spędziła. Ona tu się będzie mogła bawić, nie? Baw się lalkami. Tu sobie wyobraźnię by rozwijała. Też fajna sprawa. Wiecie co, ja ją tutaj zawołam. Do ogrodu. Niech ona na świeżym powietrzu. Jest tak piękna pogoda, słuchajcie. Świeci słoneczko. Nie wiem jak jest u was. U nas jest przepięknie i to już od paru ładnych dni po 18-19 stopni, słuchajcie. No jest rewelacyjnie, więc przenoszę tę pozytywną, tak, tę wspaniałą pogodę do Simsów i zrobimy sobie dzisiaj grilla. My też już grillowaliście już? My już grillowaliśmy z moim mężem, już 2 razy nawet, słuchajcie, kurczaczki z grilla były. To jest fantastyczna sprawa, słuchajcie, bo zawsze grilla robi mój mąż, tak jest, mój mąż gotuje, o, się tym szczyci, słuchajcie, tak dla niego to jest gotowanie, grill. Ja sobie mogę nieco odpocząć. Właśnie jak mój mąż zajmuje się grillem i jest fajnie, lubię, lubię grilla, dlatego, bo ja nie muszę ważyć, słuchajcie, mój mąż się tym zajmuje. Mamy tutaj pokojówkę, dobra, chodźcie dziewczyny, chodźcie na dwór. Aha, bo wy jeszcze tymi klocuszkami się tutaj zajmujecie. No okej. Okay. Także damy im to skończyć. Wypiłam ze Stellą, słuchajcie, eliksir, bo jej tam brakowało 2 dni chyba już. Informacja mi wyskoczyła już w ogóle, że będzie miała urodziny. Przypominam, że Stella kończy właśnie to wyzwanie, więc pijemy eliksirki na odmłodzenie. Zostawiłam go Draco, tak, zostawiłam mu to imię, ale może zmienię na Drakon, bo tam proponowaliście mi właśnie Drakon. Też fajnie. Drakon. I to jest fajne. W sumie nie wiem, może zostawię, zobaczę. Też dużo osób właśnie napisało, żebym zostawiła tak, jak jest. Więc może nie będę zmieniać, a jak zmienię, to zmienię na Drakon. No i idziemy. Maleńka sobie zejdzie po schodkach i niech sobie chodzi jak najbardziej. Niech sobie sama właśnie trepta. W ogóle mogłam jej zmienić sweterek, bo my mamy już taką wiosnę, ona ma taki zimowy troszeczkę ten sweterek, nie? Ale dobra, zostawię. Albo wiecie co? Tak szybciutko ją przebiorę. Normalnie bym tego nie robiła, ale to jest pierwszy toddler, tak. Pierwsze takie malutkie dziecko, więc no dobra, przymknijmy oko na to. Przebiorę tę małą. No i okej, mała już tu dotarła, słuchajcie, w tym czasie, tak jak ja ją przebierałam, słuchajcie, takie jej dam śliczne ogrodniczki, prześliczne, z różowym t-shirtikiem, jakieś tam takie, o, konwersy, tak, trampeczki, różowe skarpetki do tego i niech sobie mała tu rządzi, mówię wam, jest tak ciepło, że jak najbardziej może sobie tutaj spędzić czas. Stella, wiem, że nie powinno się dokarmiać ptaków, słuchajcie, jak jest ciepło i nie ma mrozu, ale dobra, no, mamy namiastkę tu jakichś zwierzaków, powiedzmy, w The Sims 4, więc, wsypim tego ziarna, tak tylko w Simsach, słuchajcie, normalnie bym tak nie zrobiła. No, maleńka niech sobie tutaj fajnie spędza czas i rozwija sobie jakąś tam umiejętność, wyobraźnię, tak? Wyobraźnię sobie rozwija, trójeczkę już mamy tutaj, poruszanie się, jest nieźle. Mama, co ty byś mogła? Czy ty byś mogła, mamusiu, się tu z nią... To, mogłabyś. Kochani, to jest taki pierwszy raz, kiedy ja gram takimi małymi dziećmi, musicie mieć to cały czas na uwadze, bo ja, co prawda, ostatnio... O, jaki pierdek! Z nutką. Co prawda, ostatnio zaczęłam pogrywać sobie w The Sims 4 na nowo, tak jest, ale nie mam tam jeszcze dzieci właśnie, bo moja simka dopiero tam rozwija swoją karierę i tak dalej, więc... O kurczę, Stella, wiesz co, ja tu mam syrop, mogłabyś soku się też napić, ale weź lekarstwo od razu, bo ja widzę, że już cię bierze. Homeopatyczne, kochani. Maleńka idzie na nocniczek. Zostawmy ją sobie. Niech ona sobie tam... wszędzie, słuchajcie, drepta sama, tak. Jest? Pokonałaś? Tak. Drepcze. Wybierzcie poprawną formę, tak jest. Asia i jej odmiany języka polskiego. Ty byś mogła coś zjeść. Wiecie, co bym chciała? Chciałabym, żeby właśnie dzisiaj sobie posiedziała Stella troszeczkę z dziewczynami. Zrobimy jakieś dobre... Pomoc musisz? Aha, ty musisz poprosić jeszcze o pomoc, okej. Bo ty masz tam dopiero który poziom? A, dobra. Wymaga drugiego, okej. Czyli ta dwójeczka, musimy dobić do tej dwójki. No jak mówiłam przed momentem, to jest taka jedyna rozgrywka właśnie, w której ja pogrywam sobie tymi małymi dziećmi. Dobra tam.
Więc nie jestem jeszcze jakaś taka, słuchajcie, obeznana w tej kwestii. Mama, posadź na nocniczek! Szybko! Jeszcze tutaj Draco nas wzywa, więc chodźcie. Posadzimy maleńką. Szybko, mama wie, że to, słuchajcie, pilna potrzeba. Szybciutko. Ktoś mi ostatnio właśnie też napisał, że... pracuj ciężej. Że fajnie, bo ostatnio tak właśnie... O, mysza! Mysza łazi! Ostatnio gdzieś tak non-stop łaziliśmy, prawda, z tą naszą Stellą i rzadko tu bywaliśmy w naszej rezydencji. Nie zajmowaliśmy się tak w sumie też dzieciakami. Ktoś mi właśnie napisał, że super, że właśnie jest coś takiego, że ja tam chodzę i wychodzę z tymi Simami i tak dalej, ale fajnie by już było tak spędzić właśnie jeden dzień sobie z Simami w domu i po prostu tak na spokojnie podbijać umiejętności i tak dalej. I ja się z tym zgadzam, słuchajcie, co jakiś czas właśnie dobrze jest po prostu sobie tak pograć, pogarniać o tych Simów na spokojnie i troszeczkę poświęcić im więcej czasu. Ma wkrótce, dobra, no to jeszcze jeden dzień został. Czy ty musisz tutaj, dobra, musisz tu nadzorować, tak, kubkę? Trzeba nadzorować, słuchajcie, kubkę naszej Anabel. Weź porcję, a czego weźmiesz? Gdzieś tu coś jest do żarcia, ty weźmiesz sobie popcorn? To jest popcorn chyba. No to wiesz co... ale Stella chyba coś tu ma. Czekajcie. Nie chciałabym, żeby ona brała popcorn, więc otwórzmy sobie lodówkę i wyciągnijmy coś. Nie wiem, bo ona z lodówki tak chyba nie weźmie. Czekajcie, zaraz to sprawdzę. Jedzenie. Aha, w ten sposób będzie wołać mamę. No to nie, no to wyciągnę. Może by zjadła, słuchajcie... Placuszka owocowego jej damy, tak? Czy ona sobie to weźmie z blatu? Chyba tak. Tylko muszę to tak porządnie. Tu będzie ok, tak mi się wydaje. I weźmie sobie porcję, jak tylko się wypróżni. Tak, będzie jej się lepiej jadło. No, ale włączyłam. Dobra. Słuchajcie, pusty brzuch. Dawaj, będzie ta dwójeczka, będzie! Jest. I ona już będzie mogła sobie... No. Z nocnika krzesełka. No to jest to, nie? O, i świetna robota, szóstkowy uczeń, Konrad. Tutaj jeszcze trochę, dobra, tym się też zajmiemy. Dzisiaj poświęcamy czas naszej Anabel. Konrad oczywiście też będzie miał urodzinki. Oj, wiesz co, Konrad, ja ci strasznie dziękuję. Zobaczcie, on już leci tutaj do brata, bo mama tam... czekajcie, nakarmimy, przytulimy, trzeba go... No dobra, niech go przewinie i kołysz. Leszek, ja wiem, ty też byś się chciał wykazać. Co to takiego? Przytul, czekajcie, bo tu już mu się... Najpierw go nakarm, później go przytulimy i pokołyszemy nieco. Wiesz co, i na koniec możesz go przewinąć. W sumie on tam nie ma brudnej pieluszki takiej, wiecie, zielonej, śmierdzącej. O, co się stało, Jezu! Aha, no tak, zapomniałam o myszce. Co z nią robimy, słuchajcie? Unicestwienie, to jest takie okrutne. Poskarż się administratorowi budynku, to trochę bez sensu, no bo my mamy dom, nie? Ej, mała, gdzie jesteś? Anabel. Co się stało, kochanie? Co się stało z tym nocniczkiem? Wypadek na nocniczku. Słuchajcie, przegapiliśmy jakiś tam wypadek na nocniczku, który miała nasza Anabel, bo zajęliśmy się Draco. Strasznie sobie tutaj upodobała to miejsce nasza Anabel, prawda? Jakoś tak jej tu fajnie. Lubi ten ogródek od mamy właśnie z owocami, z warzywami, z ziółkami, tak jest. I lubi sobie na tym krzesełku siedzieć bardzo i transalać jakieś dobre rzeczy. Kiedy mała Anabel sobie zje, my będziemy musiały ją położyć z Stellą, tak mi się coś wydaje. Co ty sobie rozwinęłaś dzisiaj? Rozwinęłaś sobie nocniczek, ale nocniczek, słuchajcie, nie wchodzi... tutaj w te umiejętności do rozwinięcia, żeby postarzyć naszą Anabel, bo tam są chyba tylko 3 poziomy, jak się nie mylę. Poruszanie się jest fajne, wyobraźnię troszeczkę podbiłaś, no i okej. Gdzie by ją, słuchajcie, położyć? Ona pewnie się gdzieś tutaj... O, jaka ty kochana jesteś. Chodź. Czytaj do snu, czytaj książkę. Czytaj do snu, chodźcie, położymy już tę maleńką. Stella tam zaczęła sobie grać na tych, na skrzypcach. Chłopaki, jak tam? Konrad, ty zaraz będziesz miał urodziny, ale wiesz co? Skorzystaj sobie jeszcze szybko. Tutaj, ja wiem, jest mysza i tak szkoda mi się ten, jej pozbyć. Jestem nienormalna, ja wiem. Oglądaj aktualny film, pooglądaj sobie tutaj z bratem jeszcze. Leszku, ty sobie odrobisz pracę domową od razu. No, więc nie będziesz oglądać, no właśnie. A ty sobie, czekajcie, komediowy mu może damy, nie?
komediowy niech sobie poogląda. Stella, ty znowu nic nie zrobisz, bo jest ta mysza. Dobra, ja się tą myszką później zajmę. Trzeba tu położyć naszą Annabelle, bo jest bardzo zmęczona. Ona za chwilę się... O, harców, dobra. Ona za chwilę nam się tutaj przewróci. Połóż ją już do łóżeczka. Już nie będziemy jej czytać. Połóż ją do łóżeczka. Bo tu już dziecko jest za bardzo zmęczone, słuchajcie. A tu co? Rozmawiaj. Momento. Kurczę, jak te drzewa, tu są te rosnowoce, czy jak to się tam nazywa, one tak świecą. No i co? No wy się tu dziewczyny blokujecie? Będzie okej? Okay? Będzie ziemię. Położymy tę małą do łóżeczka i wtedy zadzwonimy sobie po dziewczyny. Już jest taka fajna godzina. 18 dochodzi, niech dziewczyny przychodzą na grilla. Zeżremy coś dobrego, słuchajcie, jakieś kurczaczki. Albo jakieś steki zrobisz dobre, Stella. Ty nie masz baru, więc nie będziecie piły alko żadnego. Ale może, wiesz co, kupię ci ten, lemoniadę zrobisz, o. Dobra, niech tam któryś się zajmie tą myszą, bo słuchajcie, unicestwienie, no trudno. Bo będą cały czas tu wzywać mnie będą przestraszeni po prostu. Połóż się już, kochanie. Połóż się, słodziaczku. No. Jezus, jakie to jest urocze, nie mogę normalnie. Piękna animacja, jest świetna. To trzeba przyznać, słuchajcie. Można ją... tak, można utulić. Ale to... To przed chwilą zrobiłaś, tak? O, ale jeszcze można jak świmała. Super, słuchajcie, urocze. Dobra. Leszku, kto tam do ciebie dzwoni? Festiwal humoru... Nie. Ty masz tu pracę domową do odrobienia i ty byś mógł też coś zacząć sobie podbijać, jakąś umiejętność. Co my tu mamy? Granie w gry wideo, sprawność fizyczna i złośliwość. Możesz to granie sobie podbijać, jakbyś chciał. Konrad, ty mi tam zbierałeś chyba jakieś te... Tak, wiecie co, ja to wszystko sprzedaję. My w ogóle mamy chyba rachunki do zapłacenia, o ile się nie mylę. I to takie dość spore. 17,930. No nie, no to czekajcie chwilę. Ja muszę tutaj posprzedawać parę rzeczy. Stella chyba też coś tam ma. I jeszcze tu widzę, że są jakieś plony na krzaczkach. To wiecie co? Leszka wyślę tam zaraz. Niech on sobie przy okazji podbija właśnie umiejętność ogrodnictwa. Stella, co ty masz? Co by tu można było sprzedać? Można by sprzedać tu jakieś pietruszki. Wow, ty masz tu! Ale 4400 tylko. Czekaj, co tu jeszcze? Tu masz to. Pory, tak. Sprzedajemy. Nie, co ja sprzedałam? To nie sprzedałam chyba tego. Coś mi tam się, słuchajcie, zmuliło. Ile mamy? Będzie ciźba. Dobra, zaraz do was wrócę, kochani. No nie jest źle, nie jest źle, słuchajcie. Machnę jakiś obraz później ze Stellą i będzie gites. Także, ale jeszcze tutaj wyślę Leszka. Niech on fajnie zbierze cały plon i niech sobie podbija właśnie umiejętność ogrodnictwa. A my ze Stellą, kochani, dzwonimy sobie po dziewczyny. Zaprosimy sobie do spędzenia czasu na tej parceli. Teraz gdzie są moje przyjaciółki? Charlotte. Come on, przyjeżdżasz do mnie. Mam nadzieję, że wszyscy będą... Grażyna nie ma włosów tych. Czemu nie ma włosów? Wyciągnęłam jakieś z modów, wywaliłam chyba. A, ja wywaliłam, muszę jej jakieś włosy dać inne. Yami, Anastazja, słuchajcie, gdzie jest jeszcze Laura? Są wszystkie dziewczyny? Czekajcie, tu ile było tych przyjaciółek? Są wszystkie. Anastazja, Charlotte, Yami i Laura. Chodźcie, kochane, chodźcie tutaj. Zapraszam was serdecznie. Na grilla. Tak jest, Stella, chodź. I jeszcze wiesz co? Najpierw zrób lody jakieś dobre. O właśnie, niech dzieciaki tu też zjedzą. Niech chłopcy sobie... Gdzie jest moja maszynka do lodów? Ej, co to ma być? Gdzie jest moja maszynka do lodów? Przecież tu była moja maszynka do lodów. Kto mi zajumał maszynkę? Co za chamstwo. No to muszę kupić, czekajcie. No i dobra, słuchajcie, jeszcze tutaj kupiłam właśnie dziewczynom do lemoniady. Tu dałam, powiedzmy, że tu będą właśnie drinki, bo Stella nie ma baru i nie chce w ogóle stawiać tu jej baru, więc takie coś ma. Dałam im muzyczkę dziewczynom i oczywiście postawiłam, słuchajcie, tutaj maszynkę do lodów. Ja nie wiem, dlaczego jej
Nie ma, kurczę, co ja z nią zrobiłam? Nie wiem. Pistacjowe uwielbiam po prostu, dlatego Stella zrobi lody pistacjowe. Anabel sobie śpi, ona się szybko pewnie wyśpi, kurczę, bo takie dzieciaki to się szybko wysypiają. Ale to już się Konrad nią zajmie, słuchajcie. Źle ustawiłam tę maszynkę, nie dasz rady tutaj przyrządzić lody pistacjowe. Ale dlaczego źle tu ustawiłam, Stella? Okej. Okay. No dobra, to zaraz tu coś przesuniemy. No dobra, bo tu dziewczyny mi już przyszły. Przyrządź lody szybko, pistacjowe. Przyrządzaj te lody. Bo on... Jezu, jak moi sąsiedzi, słuchajcie, skaczą nad głową. To jest niemożliwe. Laura już jest. A właśnie, jakie dostałam tam info? A są dziewczyny, dobra, są. Tu się coś schrzaniło, Holender, jasne. Nie, nie obejrzyj. Zamień to. Cześć dziewczyny kochane, wiecie co, zrobię nam lody pistacjowe, także weźmiemy sobie, jest bardzo ciepło. Idziemy ale na zewnątrz, jacuzzi, co wy na to? Podgrzałam już wodę w jacuzzi. Posiedzimy sobie troszeczkę w bąbelkach, z bąbelkami. Poopowiadamy, pożartujemy, weźmiemy sobie tam po drinku. Stella, zrób lody, dzieciaki też jeszcze skorzystają właśnie. Następnie zrobisz grilla i ja bym chciała, żebyś zrobiła... Dziewczyny, chcecie ten? Chcecie kurczaczka, czy wolicie steki? Ja myślę, że dziewczyny chyba wolą kurczaka, słuchajcie. Faceci bardziej takie steki, nie? Stekożercy. Dziewczyny sobie zjedzą tego kurczaczka, piersi z kurczaka. Chodźcie, chodźcie, ale tam nie widzę Anastazji, ale wchodziła. O, jest, dobra. Ukończyłyśmy tutaj przygotowanie lodów i one gdzieś tu będą. Są tutaj. Także zaraz zawołam tu dziewczynę, żeby sobie wzięła. A można tak w ogóle za... Weź porcję dla Simki, ojeju. Kurde, nie mogę zaprosić tutaj na lody wszystkich. Tak wiecie, jak z posiłkiem takim normalnym. No dobra, to wezmę tego kurczaczka, zrobię i wtedy zaproszę dziewczyny. Wiecie co, jak ona skończy kurczaka, to przygotuje napój i przygotuje zwykłą lemoniadę, o. I tu jeszcze podamy oczywiście, uzupełnimy tacę. Kurczę, Konrad, ty byś to mógł śmiało zrobić. Przygotuj tutaj lemoniadę i uzupełnij tacę. Wiesz co, zrobimy ci zaraz też jeszcze urodziny. O, tak zrobimy. Stella nam się zablokowała przy tym. No i okej, okay, i teraz byśmy mogły zawołać na posiłek wszystkich. A co się stało, kochanie? Dlaczego ona mi tutaj płakusia? Co się stało? Koszmar miała. Woła mnie na posiłek. Przyjdziesz, mała, chodź na kurczaczka, chodź szybko. Zapierniczaj w tej pizance. Zapierniczaj na kurczaka. Mama woła na kurczaka. Ja jestem nienormalna, cicho. Konrad, miałeś podać jeszcze lemoniadę. Chodź, weź tutaj, zrób tę lemoniadę. Zrób lemoniadę. Bierzcie, bierzcie, chłopcy. Kurczę, starczy dla małej? Starczy dla małej? Mam nadzieję, że tak. Stella, porozmawiać tu z dziewczynami. Ożywiona rozmowa, już, raz, raz. Co tam dziewczyny słychać? O, zobaczcie, Charlotte stwierdziła, że jednak woli lody, nie ma ochoty na... Ta też, Yami. Chodź, Yami, kochana. Nie, Yami. Czekajcie, bo tam już rozłażą się. Tu jest miejsca pełno, chodź tutaj. Popraw humor, będziesz musiała tam do niej pójść? Czekajcie, włączymy sobie może pop, po prostu. Yami poszła tutaj do pokoju dziecięcego. Porozmawiamy sobie chwilę z dziewczynami. Następnie... Co wy robicie, chłopaki? Gdzie jest ta maleńka? Idę po kurczaka! Zostało coś dla mnie. Oczywiście, że zostało. Chodź, kochanie. Puszczam ją tak właśnie, żeby ona wszędzie sama sobie dochodziła, żeby rozwijała tę umiejętność, prawda? Poruszania się w piżamce, słuchajcie. Ale wezmę kurczaczka i sobie zjem. A jesteś głodna w ogóle? Ty jesteś jeszcze niewyspana. Ale wiecie co? Głodna też jest bardzo, więc niech sobie zje. I założę się, że znowu pójdzie do ogródka mamy tam warzywnego, bo ona strasznie lubi to miejsce. Konrad, czy ty byś mógł jej doglądać? Nie, 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 ty nie będziesz tu wredny, absolutnie. Czy ty byś mógł tam doglądnąć mi tak małej Anabel? Ona tutaj poszła? A nie, poszła sobie, słuchajcie, gdzieś indziej. Tym razem. Dobra, ciszka sobie poszła. Tu będziesz jadła? Kochanie, co ty robisz? Poznaj nowe rodzeństwo. Okej. Będę jadła i będę poznawała nowe rodzeństwo. W międzyczasie. Uroczo. Po prostu uroczo. Zobaczcie sobie. Tak.
ma kukurydzę, ma kurczaczka, widzę tutaj chyba jest ta fasolka taka szparagowa, tak to wygląda. Już poznałaś nowe rodzeństwo? Gawosz, idzie pogaworzyć troszeczkę do Charlotte. Z talerzykiem będę tak się slajać. Nikt nade mną nie ma tutaj w ogóle tej. No, nikt jej nie pilnuje, o to mi chodzi. Chłopaki tu o czymś gadają. Co tam obgadujecie? No dobra, wszyscy jesteśmy. No rodzina, kurczę, no co zrobić? Wszyscy razem. Wypij. Weź sobie i zaraz wejdziesz z dziewczynami jeszcze ten, do jacuzzi. Jesteś już troszkę zmęczona. Chciałam jeszcze zrobić urodzinki naszemu tutaj Konradowi, ale wiecie co? Zrobimy to na początku następnego odcinka. Co wy na to? Bo i tak będę zachodzić... Chociaż nie. Zrobimy mu za chwilę. Ja już wyciągam tort, bo wiecie co? To mi nie spasuje trochę, bo ja bym chciała zajść sobie sama ze Stelną w ciąży. A ile jest nas tutaj? 2, 4, 5... w sumie jest dość sporo miejsca, ale dobra, jak już powiedziałam, że ten, że zrobimy dzisiaj, to chodźcie, jest tu dość sporo. Kurde, my nie mamy tortu! Osieniu! A gdzie jest ten różowy mój tort? No bez jaja, teraz nie zrobię pewnie tortu, bo... O-o! Czy ty byś sobie mógł upiec tort? Jesteś bardzo głodny? Możliwe, że ci się nie przyklei do tego. Wiecie, czego się boję, nie? Że on weźmie kawałek i ja teraz tortu, kurde, nie zrobię żadnego. Zrób ciasto czekoladowe, Konrad. Idź. Zobaczymy, czy zrobi, czy nie. Nie, ja byłam pewna, że ja mam, słuchajcie, ten... wejdź. Ja byłam pewna, że ja mam, kurczę, ten różowy tort cały czas tam w lodówce, a go nie ma. W ogóle, co mi tu tak rzeczy znikają? Kto mi tu kradnie? Słuchajcie, sprzątaczka czy ogrodnik? Kto tu kradnie? Zrobimy dziewczynom zdjęcie. Oczywiście, że tak. No, jak fajnie. Lubi mieć takie pamiątkowe, słuchajcie, w focie. Wiecie o tym zresztą. Ten tam robi, słuchajcie, ten torcik. No, zobaczymy. Stella, chciałabym, żebyś wyszła z dziewczynami do jacuzzi, ale tu ci dałam teraz tyle już tych interakcji. Wiesz co, tak, zostaw sobie to, zostaw to. Wejdź tylko sobie z tym drinkiem. I... O nie, nie idźcie jeszcze, dziewczyny. Kurczę, szkoda, ale wiecie co, Anastazja pracuje w szpitalu, więc ona pewnie musi wcześniej wstać. Dziewczyny też tam, widzę, uciekają. No już późno, a... Stella, czekaj, a jakbym Tom zawołała? Nie, już nie da rady. No trudno, słuchajcie. Dziewczyny były, przyszły na grilla, zjadły lody. Gdzie jest nasza Stella? Ej, jaki chamski bug. Widzieliście mi? Ją wywaliło z tego, z jacuzzi. Nie lubię takich, słuchajcie, niespodzianek niefajnych. Konrad, czy zrobiłeś torcik? Dobra, moi drodzy, zmywamy się, kończymy odcinek. Co jest, kochanie? Co ty jeszcze byś tu chciała? Nowe rodzeństwo. No niezadowolona, no tak. Stop. Stop. Patrzcie, nie działa pauza. Rozmawiaj. Czekajcie, niech on mi odłoży ten torcik. Odłóż go, no. I teraz tak. Dodaj świeczki urodzinowe, Konrad. Jeszcze raz wam pokazuję, kochani. Szóstkowy uczeń, żeby nie było. Szybciutko robimy mu urodzinki. No i dobra. Zdmuchnij świeczki. Okej. Oczywiście w gronie rodziny. Tak chciałam, żeby jeszcze dziewczyny były, wiecie, na te urodziny, ale dziewczyny, no, musiały już lecieć niestety. Kolejna cecha naszego Konrada to infantylny. Ci Simowie uzyskują silne nastrojniki, gdy oglądają programy dziecięce, świetnie bawią się z dziećmi i stają się szczęśliwi podczas zabawy dziecięcymi zabawkami. Idealna cecha dla naszego Konrada, który kocha dzieci po prostu. Szybciutko jeszcze, słuchajcie, dodamy sobie świeczki urodzinowe, chociaż już jest okej, już nam się udało zrobić, słuchajcie, tort. Co, nie dodasz tych świeczek? Czekajcie. A ty byś dodała świeczki urodzinowe, Stella? Czy źle stoi ten torcik? No i okej, i mamy tu tort, słuchajcie, wkładam go od razu do lodówki. Lecę do naszego Draco, który płacze już tutaj i wzywa mamę. W ogóle mamy już bardzo, bardzo późno. Nakarm piersią, kołysz i przytul. Konrad, mój drogi, ty zanim się jeszcze wyprowadzisz, weźmiesz tu maleńką i położysz ją do łóżeczka. Tak jest. Jeżeli chodzi tutaj o Leszka, Leszek też idzie spać. Słuchajcie, widzieliście to? Kładziesz ją spać. Rozmawiaj, czekajcie, o co chodzi teraz? Miałeś ją wziąć, położyć? Dobra. Komunikacja wzrosła.
O, połóż ją, kochany mój, połóż ją i słuchajcie, wyprowadzam naszego Konrada, także widzimy się z nim po raz ostatni, to znaczy po raz ostatni tutaj w rezydencji Johnson, oczywiście, że tak będziemy go widywać, spotykać i tak dalej. Prawdopodobnie Konrad będzie miał bardzo szybko liczną rodzinę, tak coś mi się wydaje, bo on kocha po prostu dzieci. Więc, kochani, żegnamy się z Konradem. Konrad oczywiście musi tutaj na koniec jeszcze położyć maleńką, kochaną Anabel naszą, która się troszeczkę dzisiejszego dnia nauczyła paru rzeczy. Co się dzieje znowu? Wycieńczona. No tak, jeszcze nocniczek by się przydał, no ale cóż. Okej, kochani, to co? Ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. I do usłyszenia już wkrótce. Buziole wam przesyłam. Pa, pa!